studiu Radia 5 ksiądz Krzysztof Zubrzycki, odpowiedzialny w kurii za kontakt z mediami. Dobrze tak, mówię? Szczęść Boże, witam wszystkich. Czyli na razie idzie dobrze, bo już się tutaj spotkaliśmy. Staramy się. Jest z nami także wolontariuszka Ola Wierzchoń, wolontariuszka w tej, no właśnie, nazywamy to imprezą? Czy zdarzeniem? Jak najbardziej. Chrześcijańska impreza młodych. Nie tylko właśnie. Młodych zresztą, ale... Światowe Dni Młodzieży, o tym mówimy. Tu już dowiedziałem się przed wejściem na antenę, że w zasadzie to, o czym, że tak powiem, trąbi cała Polska, to jedno, a drugie to te spotkania w diecezjach, tak? I to wszystko wcześniej potrwa 5 dni, tak? Tak. Światowe Dni Młodzieży, spotkanie młodych podzielone jest na takie dwie części. Pierwsza część, 5 dni, młodzi spędzają w diecezjach, czyli są takie dni diecezjalne, dni w diecezji. I po tych dniach młodzież udaje się na spotkanie, na główne spotkanie do Krakowa, tam spotkanie z Franciszkiem, oczywiście już osobny plan. Ale pierwsze 5 dni spędzają w diecezjach i w naszej diecezji też będziemy gościć młodych z Ukrainy, z Litwy, z Angolii, z Niemiec i z Włoch. Także około 700 osób na terenie całej naszej diecezji, trzeba to zaznaczyć, nie tylko Wełka, ale i Augustów, Suwałki, Węgorzewo, Pisz, Gołdap, Olecko. Tam młodzi ludzie, głównie z tych terenów wschodnich, będą przebywali przez te pierwsze 5 dni. Mhm. Od 20 do 25. Ola, jesteś wolontariuszką, czy już nakreślono tobie twoje zadania? Tak. Osobiście będę zajmować się grupą przybyłych pielgrzymów. W Ełku będą to z Rosji i z Łotwy. Jeszcze jest niespodzianką, ile osób będę miała, ale jestem podekscytowana tym bardzo i już nie mogę się wręcz doczekać. No ale nie jesteś jedyną wolontariuszką, nie? No nie, w Ełku mam około 60 osób. A w całej diecezji trzeba dodać, że jest około 350-60 wolontariuszy. Także to jest taka, myślę, że super liczba jak na naszą diecezję. No a sam Ełk, jak powiedziała Ola, 60 osób, które będzie bardzo czynnie uczestniczyło w tych wydarzeniach tutaj ełckich, nie? A no właśnie, bo wolontariusz to tak naprawdę też uczestnik tych Światowych Dni Młodzieży, prawda? Oczywiście. Dla nas też to jest bardzo duże przeżycie. Przygotowujemy się już 2 lata, zarówno modlitewnie, jak i będzie to dla nas takie doświadczenie bardzo życiowe. No, nigdy nie spotykaliśmy się z tyloma ludźmi. Zwłaszcza w Polsce. Z różnych kultur trzeba dodać, nie? Ale wszyscy są chrześcijanami, prawda? Coś tam was jednak łączy. No tak, no łączy nas wiara, łączy nas Bóg, ale też myślę, że z moich takich obserwacji, jak oglądałem różne filmiki, różne filmy z poprzednich Dni Młodzieży, to łączy przede wszystkim nas radość, ogromna radość, która wypływa z faktu wiary. To jest najważniejsze, nie? Że pokazujemy Chrystusa jako tego Boga żywego, prawdziwego, który naprawdę jest w stanie dotrzeć do naszego życia i przemienić to życie. Oczywiście, jeżeli nasze serca ku niemu się otworzą, będą pełne. Tak sobie myślę, że to może być taki, nawet powiedziałbym, trochę wulkan w połączeniu, wiara w połączeniu z tą radością. Młodzieńczą radością i energią, prawda? Chrześcijański raban. No tak. Właśnie papież Franciszek bardzo fajnie mówi do młodych, nie? Zróbcie chrześcijański raban, jak powiedziała Ola, nie? W parafiach, w szkołach, na ulicach i zachęca dalej nas, żeby nie wstydzić się swojej wiary i z tą wiarą wyjść na ulicę i zarażać ludzi. To jest niesamowite. Rozumiem, że to jest jakby taki podstawowy cel Światowych Dni Młodzieży, tak? No tak, to są oczywiście międzynarodowe spotkania młodych z całego świata. Przybywają tutaj ze swoimi duszpasterzami, katechetami, biskupami, no żeby być i trwać, ale też jednocześnie, tak jak powiedziałem, pokazać tą wiarę od tej strony bardziej radosnej, ale też poznać drugą osobę, bo ten element ludzki też jest bardzo ważny, prawda? Wierzymy w Pana Boga, jesteśmy z tym Panem Bogiem, mamy Go w swoim sercu, ale też fakt spotkania drugiej osoby, która przyjeżdża do mnie, bądź którą goszczę w swoim domu jako wolontariusz, czy jakaś tam konkretna rodzina, przypuśćmy z Ełku, to też bardzo dużo daje, bo poznajemy kulturę, poznajemy techniki w ogóle porozumiewania się, techniki bycia, techniki kultury różne, także myślę, że tutaj to jest takie wyzwanie też dla każdego z nas. Nie? Ja tak właśnie się zastanawiam, co ci przyjezdni powiedzą, bo założę się, że tam, gdzie będą spali, dostaną bigos, prawda? Musi być. Kiełbasę polską. No właśnie, to też tak swoją drogą i pewnie gdzieś tam młodzież z zagranicy będzie chciała coś, nie tylko w kuchni oczywiście, ale przekazać coś swojego, prawda? Ola?
Pewnie tak. My też mamy na to taką nadzieję, że dowiemy się czegoś o ich kulturze, ale będzie taki dzień, że będziemy mogli właśnie poznawać ich kulturę. To jest na zasadzie naszą wymiany. My im pokazujemy to, co jest najpiękniejsze w Polsce i w naszym rejonie, tutaj regionie, w Ełku. Oni im pokazują to, co jest najpiękniejsze u nich. Nie? I takie wzajemne uzupełnianie się. No to jest zresztą bardzo piękne i takie z korzyścią dla nas, i dla nich, i dla nas. No w tym roku akurat nam będzie łatwiej pokazać, co u nas, bo oni będą u nas, prawda? A jeśli chodzi o inne kultury, to będziemy musieli wierzyć w opowieści. Mnie to szczególnie interesuje ta grupa z Angolii, która będzie w Suwałkach. To będzie grupa osób czarnoskórych, no, tańce i tak dalej. Tam zapowiada się bardzo ciekawie, ale u nas też myślę, że będzie rewelacyjnie, ten ewangeliczny raban będzie jak najbardziej. Zaraz powiemy o tym właśnie, co będzie się działo przez te 5 dni konkretnie i tak może w diecezji ełckiej. Natomiast wcześniej taki mały apel, bo ci ludzie gdzieś muszą spać, nie? Tak. No zapraszamy i zachęcamy jeszcze rodziny, może które chcą, a nie zdecydowały się jeszcze, żeby zaprosić daną osobę z jakiegoś kraju do swojego domu, w progi swojego domu. Zachęcamy, żeby takie rodziny zgłaszały się do swoich duszpasterzy, do w swoich rodzinnych parafiach, tam gdzie mieszkacie, ale też zachęcamy, żeby zgłaszać się do osoby odpowiedzialnej, do księdza Łukasza, który pracuje w parafii Karoliny Kuskówny. Ja to określam za mostem w Ełku. Za mostem. Za mostem w Ełku. Za mostem, za wyspą, prawda? Za wyspą, za zamkiem. Ola, a powiedz, ty u siebie w domu będziesz miała gości? Niestety nie. A dlaczego? Mam małą siostrę i trochę... Aha, rozumiem. Tak, ale u babci... Prawdopodobnie. Ale u babci prawdopodobnie będzie, tak. Rozumiem. To już wiemy, że po prostu musimy, znaczy musimy, ci, którzy chcą, chcemy przyjmować gości u siebie, zgłaszać się najlepiej po prostu do najbliższej parafii, tam na pewno jakaś pomoc tak. się znajdzie, prawda? Dokładnie. To powiedzmy teraz, jak będzie, jak będą wyglądały te 5 dni z młodzieżą w Ełku, w diecezji ełckiej całej? To są dni bardzo bogate, na pewno w różnego typu doświadczenia i wydarzenia. Oczywiście pierwszy dzień to jest dzień przyjazdu, gdzie... To 20 lipca. 20 lipca, tak, gdzie młodzi zostają rozlokowani do poszczególnych parafii, do poszczególnych rodzin. No i pierwszy dzień to jest taki na zapoznanie się, prawda, z rodziną, opowiedzenie się tak naprawdę i powiedzenie tej rodzinie, kim jestem, po co tu przyjechałem, jakie są moje zaopatrywania na te najbliższe dni. Następny dzień, czwartek, to może już Ola pokrótce. To jest Dzień Kultury i Pielgrzymowania. Oczywiście wszystko, każdego dnia zaczynamy Eucharystią, obiad w parafii, ale to będzie bardzo taki aktywny dzień, bo będziemy pielgrzymować szlakiem papieskim Jana Pawła. Każda minuta jest zaplanowana. Mhm. Ostatnio mieliśmy szkolenie właśnie na ten temat. Każdego dnia też będziemy koronkę odmawiać w miejscu właśnie, gdzie będziemy, bo wiadomo, mamy Rok Miłosierdzia, więc to jest wręcz... Wskazane. Nawet konieczne. I właśnie o 18.30 będzie Wieczór Kultury Polskiej i Regionalnej na Wigrach, więc wtedy my będziemy... jeszcze kolacja na Wigrach, to tak. jest tak. Najważniejszy punkt dnia. Ryby z jezior wigierskich będą robiły swoje. Oczywiście. W piątek, 22 lipca, mamy Dzień Miłosierdzia. I tego dnia chcemy w sposób szczególny pomóc ośrodkom, w Ełckim, które potrzebują naszej pomocy, na przykład Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, tak zwany tęczowy dom, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, czy też Środowiskowy Dom Samopomocy pod Kasztanami, Dom Samotnej Matki, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej oraz Monar, Markot, dom dla osób bezdomnych i najuboższych. Aha, tutaj muszę się zatrzymać. Na czym ma polegać ta pomoc? Na przykład w Domu Samotnej Matki będziemy z dziećmi się bawiły, bo tam mieszkają kobiety. Animacja kulturalna. Tak. Zbieramy dzieci do jednej grupy, jakieś konkretne pomieszczenie, jesteśmy z nimi też. No i pokazujemy, że... No, bo to nie tylko wolontariusze tutaj z Ełku, ale również z tymi gośćmi, którzy do nas przyjadą, zabieramy ich ze sobą. No tak. Idziemy do tych domów, tak, w te domy z konkretnymi osobami już, nie? Z naszymi gośćmi. Na przykład w Monarze będzie bardzo ciekawie, bo będziemy malować ściany. O proszę. Więc może być trochę radości. Wesoło bardzo. Obytwórczo. Obytwórczo, tak. No i ten dzień zakończymy drogą krzyżową w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku. A sobota to będzie bardzo wymagający dzień, ale bardzo radosny i to chyba będzie taki ten największy raban, bo to jest Dzień Wspólnoty i Posłania, kiedy z całej diecezji wszyscy zjeżdżają się do Ełku. Tak, z poszczególnych miast, tam gdzie młodzi goszczą, na określony czas, na określoną godzinę zjeżdżamy się do Ełku i jest właśnie ten
super raban. No właśnie, ale tutaj jeszcze zapytam o ten raban, to będzie taki typowy hałas, czy jak to będzie wyglądało? Przekonajcie się, zapraszamy was. Ten element zaskoczenia. Aha, rozumiem. Będzie głośno, będzie pobożnie, bo będzie msza święta i z posłaniem misyjnym, ale też będzie głośno, będą koncerty. No, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Czyli bardzo wartościowe. Czyli rozumiem, to głośno takie, które... Wiadomo, że gdzieś tam nocą na przykład jest okno otwarte latem i jak jest głośno, to człowiek raczej się boi, prawda? Myśli sobie, coś tam się dzieje. To rozumiem. Myślę, że jeszcze bardziej otworzy, jak usłyszy to, co będzie działo się na placu. Nie zamknie tego okna, ale otworzy jeszcze bardziej. I rozumiem, że jeszcze najlepiej, żeby ruszył w kierunku źródła dźwięku. Tak, tutaj nie mamy przydziałów wiekowych, zapraszamy od 2 do... Do 100 lat. Do 100 lat. Im więcej, tyle. Widzę w programie na sobotę coś, co kojarzę bardzo dobrze i to zawsze na rekolekcjach był mój ulubiony punkt programu, nazywa się Agapa. A, no właśnie. Zawsze musi być coś dla ducha, ale i potem coś dla ciała, prawda? Także jakiś konkretny posiłek. No, zapraszamy pana redaktora również na ten przysłowiowy bigos z kiełbasą. Na raban siły muszą być, prawda? Oczywiście. Dobrze, to jeszcze niedziela, 24 lipca, kolejny dzień. No to już powoli się zaczynamy żegnać z naszymi gośćmi. I to jest głównie dzień w parafiach, czyli tam będą organizowane na przykład różne festyny. Ale będziemy również mieli piknik parafialny na stadionie miejskim. Będzie możliwość... Czyli druga impreza i drugi większy raban. Tak, no tak, ale taki bardziej sportowy. Mamy zaplanowane zawody w piłkę nożną, w siatkówkę i w koszykówkę, bo no, możemy takie, mamy taką możliwość na stadionie. Mhm. Grupy będą mieszane, damsko-męskie i właśnie z różnych państw. I wszystko jedno, kto wygra, prawda? No, to chyba nie jest takie najważniejsze. Ważne, żeby bawić się dobrze i w takim duchu pobożności i wiary. A kto wygra, to myślę, że wygra lepszy. Nie, poza tym drużyny będą mieszane, no nie? Także wygrają wszyscy. Jeżeli Euro by się spisywał tak, jak obecnie drużyna polska na Euro, to będzie dobrze. Ale to nie wiem, czy byśmy znieśli aż tyle emocji sportowych. No, chociaż nie, już będzie po Euro 20 lipca, to rzeczywiście. No to... właśnie, już będziemy święcić triumfy. Już triumfy, tak. Dobrze, no i pożegnanie 25 lipca, ale pożegnanie rozumiem tylko w Ełku, tylko w diecezjach. Tak, dokładnie, bo potem dane grupy z wolontariuszami, bądź bez, to zależy już od nich, ale przeważnie udają się do Krakowa i tam jest oddzielny program, spotkanie jest oczywiście z papieżem Franciszkiem, co jest mega ważne, który ma do konkretnego młodego człowieka konkretne przesłanie i no i czekamy na to z wielką jakąś taką tęsknotą wewnętrzną. To jeszcze jedno podobne, pytanie do Oli. Wybierasz się do Krakowa? Tak. Oczywiście. Rozumiem. Nie pytam dlaczego, bo wszyscy dobrze wiemy. I jeśli chodzi o ten wyjazd właśnie do Krakowa, można się jeszcze, że tak powiem, zabrać z wami, tak? Tak, można zgłaszać się do swoich, tak jakby było z rodzinami, tak samo tutaj do swoich duszpasterzy w parafiach, bądź bezpośrednio do księdza Łukasza Różyckiego, który pracuje właśnie w tej parafii za mostem, za zamkiem, za rondem nawet. Także do parafia Karoliny Kuskówny, tak? Tak. Serdecznie zapraszamy. Jeszcze jest możliwość, można zgłosić się, można pojechać i uczestniczyć w tym naprawdę wielkim wydarzeniu. Trzeba to podkreślić, nie? Że to jest mega wielkie wydarzenie dla Kościoła w Polsce, nie tylko w Polsce, ale i całego świata. I jeżeli jakoś tam przejdziemy bokiem obok tego, no to potem możemy mieć wyrzuty sumienia i możemy mieć pretensje do samych siebie, ale jeśli mamy taką możliwość, to warto skorzystać jak najbardziej. I jeszcze tak organizacyjnie zapytam, czy lepiej w takiej grupie zorganizowanej, gdzieś z własną parafią, czy na własną rękę jechać do Krakowa? Zorganizowaną grupą. Zdecydowanie, bo wtedy... Mamy konkretny przydział do konkretnej parafii w Krakowie bądź w okolicach i na konkretny nocleg. A jeżeli jedziemy na własną rękę, no to już wiadomo... Trzeba się starać też na własną rękę. Trzeba poszukiwać na własną rękę. No rzeczywiście. I w zasadzie też gdzieś tam jadąc, chyba tak sobie myślę, na własną rękę, to w zasadzie tych światowych Dni Młodzieży doświadczymy na miejscu, a jeśli pojedziemy z zorganizowaną grupą, to w zasadzie zaczynamy tą zabawę. Od początku. Od początku, już od wyjazdu, no nie? I oby było potem jak najdłużej. I oby było jak najdłużej. Dobrze, to jeszcze tak w telegraficznym skrócie. Od kiedy i do kiedy i gdzie się zgłaszać i po co, proszę powiedzieć. Dni w diecezji od 20 do 25 lipca, czyli tutaj
w danych miastach młodzież gromadzi się i wolontariusze zapewniają im atrakcje przez te 5 dni, oczywiście z księżmi opiekunami. I potem od 25 do 20, o, przepraszam, 26-30 gromadzimy się w Krakowie u boku papieża Franciszka i tam przeżywamy już mega, mega, mega ważne wydarzenie. Apogeum tam, rozumiem. A jeśli chodzi o te noclegi, o przyjmowanie gości? Tak, zgłaszamy się do swoich rodzinnych parafii, do swoich duszpasterzy, no i proponujemy, no, zgłaszamy swój akces w tym wielkim wydarzeniu, że chcemy gościć kogoś, bo nie wiemy kogo tak naprawdę do końca. Wiemy, że to osoba młoda, przyjeżdżająca z jakiegoś tam kraju do nas i, no i otwieramy swoje drzwi, swoje serca na potrzeby tych osób młodych, ale też warto jeszcze zaznaczyć, żeby niejako dopełnić tej całego naszego spotkania, że może niekoniecznie media bardzo dobrze kreują te światowe dni młodzieży. No, dużo się mówi o zamachach, tak. O wielkich kosztach, o kolejkach w sklepach, o zapchanych ulicach, o rabanach na ulicach. Nie, może nie wszystkim to pasuje, ale myślę, że jeżeli zatrzymamy się na chwilę w tym pędzie swojego życia na te kilka dni i zadamy sobie kilka bardzo ważnych, konkretnych pytań, które dotyczą naszego serca i słuchamy się w słowa Franciszka, bo co innego jest oglądać papieża, oglądać Franciszka, co innego jest poznawać Franciszka i razem z Franciszkiem wzrastać w wierze. I zachęcamy do tego, no i dać się pokochać Chrystusowi, to jest najpiękniejsze. Jeżeli otworzymy swoje serca na działanie łaski Bożej podczas tych dni, razem z papieżem, ze swoimi kapłanami, to myślę, te dni przyniosą nam szczególnie błogosławione owoce, czego oczywiście sobie i innym życzymy z całego serca. No i Oli, na pewno tego tłumaczyć nie musimy akurat, ale tutaj z księdzem reprezentujemy nieco starszych i troszeczkę zaznaczyć trzeba i powiedzieć to wprost. Za kilka lat już nie będzie można jako młodzież występować w Światowych Dniach Młodzieży, choć, prawda? Jakie są ramy wiekowe? Do 35 roku. A to jeszcze się łapie. Ja już nie, ale pan redaktor się łapie. No to bardzo dobry akcent na koniec rozmowy. Na pewno oczywiście to o tym wszystkim. Zgłaszamy pana redaktora, tak? Do księdza Łukasza? Na jeszcze nie wiem, co robię 20 lipca. Kwestia urlopu, rozumiem. No, najchętniej pojechałbym wszędzie, ale czy da rady. Zobaczymy. Jeszcze na pewno będziemy na antenie Radia 5 informować szczegółowo o każdym z tych wydarzeń. Moimi gośćmi w studiu Radia 5 byli ksiądz Krzysztof Zubrzycki, odpowiedzialny w kurii za kontakt z mediami, co wyszło, i Ola Wierzchoń, wolontariuszka przy Światowych Dniach Młodzieży. Dziękuję. No i bardzo dziękujemy i zapraszamy na Światowe Dni Młodzieży. Przeżywajcie to razem z nami. A wam super chyba impreza. Trzeba życzyć dobrej zabawy, tak? No, dziękujemy i nawzajem.